Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Tak ostatnio się zastanawiałem, co to jest komunizm. No i doszedłem do wniosku, że komunizm, no to jest budżetówka, czyli nauczyciele, czyli pracownicy miasta, pracownicy rządowi, pracownicy ministerstw, policjanci, straż pożarna, no wszyscy ci, którzy żyją z podatnika, no i jest to te 10, 15, 20% komunistycznych świń przy korycie, którzy po prostu żyją z podatków 80 czy 85%. No oczywiście można powiedzieć, że są potrzebni, no ale jak są potrzebni? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rozsyłasz wiadomości, to jest najważniejsze, także serdecznie dziękuję. Nowy Jork, no dlaczego tak sobie pomyślałem? No bo Nowy Jork jest kompletnie komunistyczny, jest jednopartyjny od wielu, wielu lat, no i tam jest tragedia. Jak się popatrzy się na Nowy Jork, jak oni przetrwają to, tą pandemię, tą ucieczkę ludzi, te wszystkie problemy kryminalno-mieszkaniowo-polityczne, no to będzie cud, to będzie cud. No i finansowo i stan Nowy Jork i miasto Nowy Jork, bo stolicą Nowego Jorku to nie jest Nowy Jork, stolicą Nowego Jorku jest Albany, no ale to budżet czy wydawanie pieniędzy przez stan to jest 177 miliardów rocznie, czyli to jest dwa razy więcej niż budżet Florydy, a na Florydzie ile więcej ludzi mieszka? No 10% więcej na Florydzie mieszka niż w stanie Nowy Jork. Także to mówi samo za siebie, tak? Budżetówka, gdzie te pieniądze idą, gdzie jest wydawane. Nowy Jork sam w sobie, no, miasto Nowy Jork to wydaje tyle samo pieniędzy, co cały rząd stanowy na Florydzie. Przez ostatnie 18 lat ilość mieszkańców Nowego Jorku zwiększyła się o 4%. O ile jest więcej pensji, ile jest więcej pracowników, ile jest więcej pasożytów, budżetówki? 20%. 20% jest więcej ludzi pracujących na Nowojorczyków, a Nowojorczyków przybyło tylko 4%. Także to widać, że to jest widać, że po prostu ci komuniści przy żłobie, oni po prostu robią więcej i więcej i więcej i więcej. W ciągu 6 lat, od 2013 do 2019 roku, pensje pracowników publicznych wzrosły o 50%. O 50% przez 6 lat, czyli to praktycznie 3-4 razy więcej niż średnia krajowa. Także ta forsa po prostu znika, tak? Oni po prostu budują sobie te korytka coraz lepsze. No dziesięcina wydawałoby się, że 1/10, żeby oddać, no to jest prawidłowe. To 1/10 można, Jezus mówił, co boskie to Bogu, co cesarskie to cesarzowi, no ale to była dziesięcina. Chłop pańszczyźniany, no to on tam musiał odpracować jeden dzień na tydzień panu, czy tam dwa dni, no nie wiem ile to było, ale powiedzmy jeden dzień na 6 dni, no to było 13%. To 13%, a ziemię miał dla siebie. To nie było tak źle. W Nowym Jorku w 2016, to jeszcze przed COVID-em i to jeszcze przed tym wściekłym wzrostem na Wall Street, bo jak Obama odchodził, no to Dow Jones był 16 tysięcy. W kwietniu przed COVID-em za ekonomii Trumpa, no to było 30 tysięcy. Później w kwietniu to spadło do 18 tysięcy. Na dzisiaj jest znowu 31 tysięcy. Także możecie sobie wyobrazić, jak ktoś miał 160 tysięcy dolarów odłożone za Obamy,
to w 2016 roku, to w 2020 roku za Trumpa już miał podwójnie, bo miał 300 tysięcy powiedzmy, no miał 160 tysięcy, to później miał 300 tysięcy, później to spadło do 220 tysięcy, no i teraz jest znowu 310 tysięcy. Tak, także to w ten sposób to działało. No ale przed tym wielkim wzrostem tych pieniędzy na Wall Street, no to 1% mieszkańców Nowego Jorku, ile pieniędzy płaciło jako część budżetu nowojorskiego? 1% płacił 40% forszy. Także możecie sobie wyobrazić, jakie to jest rozdzielenie. No i teraz możecie sobie wyobrazić, czy ci ludzie chcą tam mieszkać, tak? No bo Nowy Jork. No Nowy Jork, no to jest kiedy miał jakieś te dwie swoje partie, no to jakoś pilnował tego, żeby te wszystkie polityka tłumu nie wzięła nie zwyciężyła, tak? To był jakiś taki balans tych normalnych konserwatystów i tych szalonych postępowców, liberałów, którzy mają te swoje idee utopijne, które starają się wprowadzić w życie. No jednym z tych debilowatych, nienormalnych idei do wprowadzenia w życie, no to było to, że zlikwidowano na przykład kaucję za przestępstwa, za wypuszczenie, no bo kaucja to jest, aresztują kogoś, ktoś idzie do aresztu, sędzia mówi, zjawisz się za 3 tygodnie, on mówi, no tak, no dobra, to zapłać tam $500, jak zapłacisz $500, no to nie będziesz siedział do tych paru 48 godzin, czy tam ileś do rozprawy sądowej. No i on szedł do agencji, która dawała, prywatnej agencji, która dawała zadatek, czyli jeżeli kaucja była $500, to ten człowiek dawał $50, a ta agencja kaucji dawała 450. Także $500 wchodziło do sądu, że ktoś się zjawi, że ktoś się zjawi na rozprawę. No i to było tak, że w zasadzie to ta firma, co dawała kaucję, no ryzykowała, no ale mogła go zaaresztować, no i wyciągnąć te pieniądze. Te wszystkie filmy o tych kaucjach, no to właśnie na tym to polega, że ktoś ma kaucję, powiedzmy, 500 tysięcy, no ale to ten zainteresowany płaci, powiedzmy, 50 tysięcy. No ale jak ucieknie, no to on jest poza prawem już, to on już jest poza prawem i jego może złapać ten, który dał mu pieniądze, no bo w zasadzie ten, co bierze tą kaucję, no to darowuje, czy oddaje swoje życie temu łowcy kaucji. No ale zlikwidowali to i teraz wszystkie te przestępstwa wypuszczani są, no i sędzia mówi, masz przyjść za tydzień, ten mówi, tak, przyjdę. No, poniżej $600 w San Francisco, powiedzmy, no to poniżej $600 to policja nawet nie zatrzymuje i nie ciągnie do sądu, tak, także w Nowym Jorku jest to samo. Ktoś ukradnie, wejdzie do sklepu, ukradnie 2 skrzynki wina marki Wino, wyjdzie, no to sklepowy się nie będzie z nim bił, no bo ten go przyłoży mu butelką. Tak, że sklepowy wie, że policja go nie będzie broniła. Ten bandzior wie, że nikt nie będzie aresztowany. No i liberałowie doprowadzili do tego. Zlikwidowali tą akcję. Podnieśli ten szkodliwość czynu do $500. Także to nie pomogło. To nie pomogło kompletnie. 2000 ludzi, recydywistów. 2000 recydywistów wypuszczono z Rican Island. No to też nie pomogło miastu. Miasto w 2020 ilość strzelanin się podwoiła. Także to jest makabra. W latach 1990-2000 Nowy Jork ogólnie się poprawił, został jednym z najbardziej bezpiecznych miast
No dzięki temu, że policja nowojorska w zasadzie zabezpieczała przestępstwa, no i rozwiązywała przestępstwa bardzo często z pomocą w tych dzielnicach, w tych osiedlach i tak dalej, i tak dalej. No a teraz komunistyczny Rada Miejska przegłosowała 44-6, że policja w zasadzie będzie musiała zrezygnować z pilnowania, między innymi ze sprawdzania tablicy rejestracyjnych. No ogólnie tą technologię, którą ma, będzie musiała powiedzieć, co robi. No a wielu kryminalistów, wielu recydywistów, terrorystów wykorzysta to na pewno. Teraz w tym roku będą wybory majorów, czyli prezydentów w Nowym Jorku. No i ci kandydaci, no oczywiście są tylko demokraci, tylko socjaliści, tylko komuniści. No i jeden się prześciga z drugim, żeby po prostu obciąć skrzydła policji. Oni chcą zabrać pieniądze, oni chcą zabrać im możliwości technologiczne. Prokuratorka generalna stanu Nowego Jorku zaskarżyła głównego generała policjantów, no i majora Billa de Blasio o to, jak traktowali te czarne życie, znaczy protesty. No a czarne życie, znaczy protesty były traktowane w ten sposób, że nikt do nich nie podchodził, jak rabowali sklepy z Nike'ami, a nigdy nie rabowali sklepów z butami robotniczymi. Także wiadomo było, jak ich traktowali. Cała ta wzrost bezdomnych w Nowym Jorku, no to też jest powiązane z tym, że opróżnili w Ameryce więzienia. Większość tych bezdomnych, no to jest psychicznie chora, no i oni są aresztowani, wypuszczani. Dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, że w Ameryce nie ma domu wariatów, no bo te tak zwane ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli Unia Wolności Obywatelskiej, Amerykańska Obywatelska Unia Wolności, doprowadziła to w latach 1970-tych, tam 80-tych, że pozamykano szpitale dla wariatów. No były tam nadużycia, były tam najróżniejsze przekręty i tak dalej, i tak dalej. No ale tacy mało szkodliwi ludzie, no to po prostu mieszkali w tych domach zamkniętych, w szpitalach zamkniętych, no mieli ten wikt i opierunek, mieli gdzie spać, umyli ich, ostrzygli, dali im jakąś taką rozrywkę. No i na koszt podatnika po prostu mieszkali w tych domach wariatów. ACLU powiedziało, że to nie jest konstytucyjne, że nie można nikogo zamykać przeciwko ich woli. No i tych wariatów w zasadzie powypuszczano. Jeżeli nie mają domów, jeżeli nie mają rodzin, nie mają zaplecza, no to co, gdzie oni kończą? Na ulicach. No i właśnie ci bezdomni, no to jest większość psychicznie chorych. No i dlatego oni mieszkają. Śpią w różnych kartonach na ulicach, wchodzą do banków za kimś, żebrzą i tak dalej, i tak dalej. Narkotyki używają. Dzięki tej organizacji, która w zasadzie walczyła oryginalnie o prawa żydowskie, tam 100-120 lat temu, no to ACLU to walczyła o prawa żydowskie. No a teraz po prostu niszczy normalną Amerykę w imię liberalnych, jakichś takich komunistycznych spojrzenia na świat. No na pewno bezdomni w Nowym Jorku, no to nie jest to, ci 100 lat temu, co organizowali ACLU, mieli na myśli. Ale ACLU między innymi walczy za tym, żeby transwestyci, czyli faceci z jabłkiem Adama, faceci z jajami, którzy się deklarują, że są kobietami, ACLU stoi po ich stronie, żeby oni mogli biegać na 100 metrów, na 200 metrów, na 4 metrów z kobietami, które mają jajniki, czy nawet walczyć w zapasach.
czyli ACLU jest normalne? No nie jest ACLU normalne, jeżeli uważa, że chłopak jest w stanie zwyciężyć atletycznie, fizycznie, sportowo z kobietą i że to wszystko jest normalne. To nie jest normalne. Następna sprawa, którą Nowy Jork rozpiernicza, no to jest to, że Nowy Jork wprowadza znowu kontrolę czynszów. Wprowadza kontrolę czynszów i zaczynają się slumsy. Kiedy się zaczynają slumsy? No slumsy zaczynają się wtedy, kiedy ktoś ma jakieś tam nieruchomości, wynajmuje te mieszkania, miasto mu mówi, możesz brać tylko tyle i tyle, no to on przestaje reperować dachy, przestaje malować ściany, przestaje zmieniać drzwi, no i to wszystko idzie w dół, w dół, w dół, tym bardziej, że miasto chce podatki te katastralne, te podatki katastralne zawsze trzeba płacić, no i właściciel w zasadzie nie ma możliwości zarobku, ma dom, ma nieruchomość. Harvard to jest uniwersytet w Cambridge w stanie Massachusetts. Jeżeli oglądaliście taki film Love Story, no to właśnie on siedział na Harvardzie. Ja dwa lata temu nagrałem taki filmik o Harvardzie, bo córka Obamy właśnie chodziła na Harvard. No a Obama sam w sobie ma potężny dom za 15 milionów na wyspie Martha's Vineyard, a wyspa Martha's Vineyard, no to może znacie z filmu Szczęki. Te szczęki, które były nagrywane, amerykańskie, no to właśnie były nagrywane na Martha's Vineyard. No ale dlaczego mówię o Harvardzie? Harvard ma kilkadziesiąt miliardów dolarów tylko dlatego, że po wojnie w Cambridge był kontrola czynszów, no i były slumsy, bo ludzie nie mieli pieniędzy na podatki, a nie utrzymanie. Harvard je wykupywał, nie płacił podatków, no i poprzerabiał je na bursy, na oficy i tak dalej, i tak dalej. No i w Nowym Jorku jest to samo. Nowy Jork ściga właścicieli domów prywatnych, nazywa ich najgorszymi właścicielami domów czynszowych. No i tam jest około 500 tysięcy, lista 500 tysięcy rzeczy do zreperowania. No i potrzeba na to 45 miliardów, żeby to wszystko zreperować. Dlaczego tak jest? No właściciele, jeżeli nie mogą brać czynszu, no to właściciele nie reperują. Jak właściciele nie reperują, no to ci, co tam mieszkają, piszą podania do miasta, mówią, przyjdźcie i zreperujcie. No i cały ten komunizm się zamyka, tak? Nie ma wolnego rynku, nie ma możliwości jakiegoś zaistnienia, nikt nie buduje nowych domów. W Nowym Jorku też uciekają, dlatego że Trump zrobił coś takiego, że zakazał odpisywać podatki stanowe i miejskie. Po prostu powiedział, 10 tysięcy to jest limit, co każdy może odpisać za to, że zapłacił powiedzmy 100 tysięcy, bo do tej pory było tak, że ktoś zapłacił 80 tysięcy podatku do Nowego Jorku, no to sobie odliczył to od podatku federalnego i jakoś to szło. I Nowy Jork żył dzięki temu, że wszyscy płacili podatki federalne, a Nowy Jork zabierał od wszystkich te podatki federalne. No, to jest ogólnie jest makabra. Proponują w Nowym Jorku podatki od transakcji z Wall Street, no ale jak zaproponują podatki od każdej transakcji z Wall Street, nawet jeżeli to by było 0,001, no to Wall Street może się przenieść, szczególnie teraz w tej dobie Zoom, to każda firma może być gdziekolwiek. Te papierkowe bieganie z tymi akcjami, no to się skończyło tam w latach 1980. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nowy Jork to jest przykład jednopartyjnego komunizmu amerykańskiego. Nowy Jork to jest przykład, jak cała Ameryka może zacząć działać czy istnieć. No i to widać, tak? Jednopartyjne stany po prostu wyganiają ludzi, którzy pracują i przyciągają ludzi, którzy są na tym garnuszku.
Jeżeli w Ameryce, w Nowym Jorku część ludzi płaci około 66%, czyli musi pracować styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, żeby dać dla budżetówki, i dopiero jest sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, zostaje ją im te pieniądze, no to nie jest to normalne. To nie jest normalne i komuniści zabijają Amerykę. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.